Rozmowa z naszym gościem, Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Będzie wesoło, to możemy już teraz powiedzieć, bo uśmiech na twarzach może wywołać spektakl, który przygotowujecie, ale uśmiech nie tylko na twarzach widzów, ale także podopiecznych hospicjum. O wszystkim na spokojnie porozmawiamy. Zacznijmy od tego, czym jest tak naprawdę spektakl, który przygotowujecie i co sprawia, że jest on wyjątkowy na tle innych wydarzeń teatralnych. Przede wszystkim jest to spektakl charytatywny, czyli całkowity dochód ze sprzedaży biletów jest przeznaczony na wejherowskie hospicjum domowe pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza. Więc nie jest to zwykła wizyta w teatrze, a wizyta, która może sprawić, że pomożemy innym osobom. To po pierwsze. Po drugie, jest to wyjątkowy spektakl, bo nasi aktorzy to nie są aktorzy zawodowi. Co więcej, nie są to nawet aktorzy amatorzy, którzy parają się tym, powiedzmy, zawodem z zamiłowania na co dzień, ale są to osoby znane nam z życia publicznego Wejherowa i okolic, które znamy często z ekranów telewizorów, znamy ich z jakichś ważnych stanowisk, które piastują, a tym razem dzięki temu naszemu projektowi mogą wystąpić na scenie, więc można ich zobaczyć w zupełnie nietypowej dla nich roli. W nietypowej roli i nietypowych kostiumach. Na pewno taki ubiór nie jest spotykany dzisiaj, bowiem na warsztat wzięliście sztukę Moliera. Zgadza się. Wróciliśmy na moment do klasyki. Molière już w kontekście tego naszego projektu pojawiał się poprzednio ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wystawiliśmy Świętoszka, to było kilka lat temu. I teraz co roku staramy się ten projekt w jakimś sensie odświeżyć, pokazać coś nowego. W zeszłym roku mieliśmy komedię znaną z ekranów kin na podstawie Rejsu. Natomiast w tym roku właśnie wracamy do klasyki, wracamy do Moliera i będzie to Mieszczanin szlachcicem. Komedia może troszeczkę mniej znana niż te główne czołowe, które nam się kojarzą z Molierem. Natomiast proszę mi wierzyć, że równie zabawna, z równie uniwersalnymi treściami, a przy okazji dająca takie możliwości również aktorskie. Jakby tak krótko scharakteryzować. Mieszczanin szlachcicem to historia kogo i co tutaj jest komicznego w całym tym wydarzeniu? No przede wszystkim komiczny jest główny bohater, czyli pan Jourdain, tytułowy mieszczanin, który ma aspiracje do tego, żeby zostać szlachcicem i robi wszystko, absolutnie wszystko, żeby tym szlachcicem zostać. A swoją drogą, co zobaczą pewnie widzowie, nie bardzo wie, jak się poruszać w tym środowisku. Najmuje wszelakich nauczycieli, którzy mają go oczywiście przygotować do tej ważnej roli. Oczywiście jest przy tym komiczny, jest zabawny, no wykazuje się wieloma takimi nieznajomościami, i przez to po prostu również tych ludzi, którzy są wokół niego, najbliższych, po prostu skłania do tego, że muszą podjąć pewną intrygę, która ma na celu troszeczkę sprowadzenia go na ziemię, co oczywiście w jakimś sensie się udaje, ale po drodze czeka nas naprawdę wiele zabawnych sytuacji, komedii omyłek i tej głównej intrygi, która się toczy, także naprawdę będzie się z czego pośmiać. Jaki będzie finał tego, o tym się przekonamy, natomiast wracając do obsady. Są to osoby rozpoznawalne w środowisku wejherowskim. Kogo będziemy mogli tam zobaczyć i w jakich rolach? No to myślę, że to już nie będzie tajemnicą, że oczywiście będzie również przedstawiciel Radia Kaszebę, pan redaktor, jako główna postać, czyli pan Jourdain. Tutaj w międzyczasie wertuję kartki, żeby zakuwać tekst. A ja to sprawdzam sumiennie. Jest to główna postać. Oprócz tego pojawią się przedstawiciele samorządu, czyli mamy przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa, pana Jacka Gawkę, mamy radnego Rafała Szlasa, ale mamy też sportowców, mamy pana Bartłomieja Schredera, chociażby znanego z siłowni Apollo. Mamy tą grupę teatralną, naszą biblioteczną Erratę, która znana jest ze swoich poprzednich spektakli. Mamy również nauczycieli, mamy chórzystów, mamy innych dziennikarzy, chociażby pana Tomasza Smugę, pana Mieszka Weltrowskiego. Także naprawdę jakby ten przedział jest olbrzymi, są przedstawiciele różnych środowisk. I myślę, że przez to jest również zabawnie i tak nietypowo zupełnie. I chyba można nabrać takiego dystansu, bowiem wiadomo, że w takich środowiskach często też występują różne tarcia, a tutaj na scenie po prostu się spotykają i dobrze bawią. Tak, ja przede wszystkim myślę, że to od samego początku przyświecało tej idei. Ja tutaj wspomnę, że pomysłodawczynią tego całego dużego projektu w 2012 roku była moja poprzedniczka, pani Danuta Balcerowicz, którą serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. To był jej pomysł, bardzo nietypowy na tamten czas, wymagał wielkiej
odwagi, zaufania również. I myślę, że te osoby, które się podjęły wówczas tej współpracy, no, miały najtrudniejsze zadanie, bo nie wiedziały właściwie, czego się spodziewać i jak to się skończy. A były to osoby, rzeczywiście przedstawiciele głównie samorządu, między innymi pani Gabriela Lizius, teraz starosta wejherowski. Także to były osoby, które nam zaufały, które wystąpiły na scenie wtedy w rolach Fredry. Myślę, że co roku było kolejnym osobom troszeczkę łatwiej, bo już wiedziały, z czym to się wiąże, wiedziały, jak ten projekt wygląda i jaki jest jego finał, jak można pomóc. Także w tym roku również przyświeca temu taka idea, że łączymy się w jakimś wspólnym celu. I to jest, mówiąc szczerze, taki wyznacznik, który ja bardzo cenię w tym projekcie, że taki oddolny, społeczny ruch naprawdę przeróżnych ludzi, którzy łączą się, naprawdę spotykają się na wielu próbach, bo proszę mi wierzyć, że to nie jest jedna czy dwie próby, bo wymaga to ogromnego wysiłku czasowego dla osób, które są naprawdę bardzo zabiegane i które mają napięty grafik, zawsze znajdują jeszcze ten czas na to, żeby i pojawić się na próbach i tak jak już pan redaktor wspomniał, wertując tekst, który trzeba opanować. I to jest piękne, bo to jest to, o czym też wspomina pani prezes hospicjum domowego, pani Teresa Dzięcielska, która zawsze mówi, że to jest taki troszeczkę inny wolontariat, bo wolontariusze hospicjum to są ci, którzy pomagają pacjentom bardzo bezpośrednio, opiekując się nimi, odwiedzając ich. Natomiast wiadomo, no nie każdy może w ten sposób pomóc, więc to jest projekt, który pomaga innym pomagać, pomaga aktorom, tym, którzy występują na scenie, żeby przełamać też być może jakieś swoje obawy, być może swoje jakieś granice, bo tak też bywa czasami, że są to osoby, które są zazwyczaj nieśmiałe, gdzieś tam właśnie są z tyłu tego wszystkiego. Mamy chociażby przedstawiciela też Wejherskiego Centrum Kultury, który sam wspomniał, że on to zawsze tak z tyłu jest, na zapleczu, a tym razem właśnie będzie na świeczniku, będzie na scenie, więc to wymaga od niego też pewnej odwagi, więc te osoby też przełamują troszeczkę samych siebie, żeby wystąpić. Z kolei ci, którzy chcą w inny sposób pomóc, mogą kupić bilet i pojawić się na spektaklu, serwując sobie dawkę śmiechu, ale przy okazji również wspierając bardzo konkretnie materialnie hospicjum. Te pieniążki później przekuwają się w konkretny sprzęt dla podopiecznych hospicjum, więc to jest naprawdę taka akcja, która pozwala wielu osobom włączyć się w takim wymiarze, w jakim można. Tak? Cieszę się również, że co roku wspierają nas różne instytucje. Wspomniałam, że właśnie hospicjum włącza się tutaj, wolontariusze zawsze aktywnie zbierają te pieniążki przy wejściu i zawsze są z nami. Również w tym roku Szkoła Podstawowa nr 9 z panią dyrektor Olgą Tomaszewską na czele, która nas przyjmuje pod swój dach i w których to murach będzie się odbywała premiera. Także naprawdę jest to takie wydarzenie, które łączy wiele osób, wiele instytucji i to jest ważne. Jest to produkcja amatorska, ale jednak cały sztab ludzi za tym stoi, tak jak przy profesjonalnych dziełach teatralnych. Przypomnijmy, chodzi tutaj o pomoc hospicjum domowemu imienia Judy Tadeusza w Wejherowie. Czy ten cel był obrany już na samym początku tej inicjatywy w poprzednich edycjach? Tak, zgadza się. Ta idea pomocy hospicjum pojawiła się jeszcze wcześniej, nim przybrała postać spektakli charytatywnych. Tu również pani Danuta Balcerowicz podjęła taką współpracę z hospicjum. Zaczęło się od tego, że rocznica śmierci naszego patrona Aleksandra Majkowskiego przypada w okolicach Światowego Dnia Chorego w lutym. I jakby tutaj no, nasz patron Aleksander Majkowski, który był również lekarzem, działaczem, który również udzielał się i pomagał, jakby skłoniła ta postać nas do tego, żeby w jakimś sensie skromnym, małym kontynuować to jego dzieło w takim wymiarze, w jakim my możemy. I tak nawiązała się współpraca z hospicjum i początkowo przybierała ona postać aukcji obrazów, takiego sklepiku, który pojawiał się w bibliotece, gdzie wolontariusze właśnie sprzedawali różne rzeczy. Kiedyś, pamiętam, był Tłusty Czwartek, gdzie pojawiały się pączki właśnie, więc wszelakie formy tej współpracy były, później właśnie przybrały tą formę spektakli charytatywnych. I oczywiście dzisiaj, między innymi, to jest nie pierwszy i nie ostatni raz, kiedy aktorzy spotkają się, żeby ciężko pracować nad tym, żeby jak najlepiej rozbawić publiczność, a kiedy publiczność będzie mogła właśnie ten wieczór tak spędzić i wspomóc hospicjum. Premiera spektaklu przewidziana jest już po świętach Wielkiej Nocy. Konkretny termin podamy na początku lutego, kiedy pojawią się również bilety, które będzie można zakupić na pewno w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ulica Kaszubska 14. Będzie można kupić taki bilet, cegiełkę. Wówczas podamy ten konkretny termin. W zależności od tego, jakie będzie zainteresowanie, planujemy oczywiście kolejne pokazy, bo tak było też w poprzednich latach, że ten jeden spektakl to był za mało, co nas ogromnie cieszy. Mamy nadzieję, że i w tym roku tak będzie i każdy będzie mógł przyjść i zobaczyć, ocenić samemu, czy jest śmiesznie.